Bardzo, bardzo się cieszę, że wreszcie się spotkaliśmy. Słuchajcie, mieliśmy tak fajny zeszły tydzień z Tomkiem, o którym za chwilę Wam opowiem. Byliśmy w Gdańsku, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Krakowie. Przejechaliśmy 1570 kilometrów. Powiem Wam, że czad. Kurczę, ta społeczność i ludzie, którzy czytają bloga, czyli Wy tak naprawdę. Coś niesamowitego i bardzo, bardzo inspirującego. No i Mam nadzieję, że sprostam dzisiaj Waszym oczekiwaniom i że ten czas, który poświęciliście na to spotkanie, będzie bardzo dobrze wykorzystany. Także dziękuję bardzo. Oddaję teraz głos Tomkowi. Słuchajcie, ci ludzie na tym zdjęciu, oni szukają nadziei, optymizmu, radości, ale są jeszcze przed dojściem do tego, do tego światła, ale jest już pewien naród, który, który do tego miejsca doszedł. To jesteśmy my, Polacy. Jak się okazuje, jest bardzo dobrze. Jest takie badanie, diagnoza społeczna profesora Czapińskiego, która pokazuje, że nigdy nie było tak dobrze jak teraz. Jesteśmy na przestrzeni 20 paru lat w tym momencie najbardziej zadowoleni z tego, co się dzieje w naszym życiu. Jesteśmy zadowoleni, bo jak się okazuje, mamy więcej tego, na czym nam zależy, czyli dochodów, oszczędności, całkiem nieźle w kwestiach rodzinnych, miłość itd. Tak dalej, tak dalej. Także jest, wydawałoby się, że jest dobrze. Ponad bilion, 100 miliardów oszczędności, jakkolwiek ta kwota jest dość abstrakcyjna, to jednak wzrost 6% rocznie już coś więcej mówi. Czyli na dużych, na dużych klockach jest, jest bardzo fajnie. Pytanie, jak to wygląda dalej? No Jak się okazuje, 42 ponad procent Polaków nie ma żadnego zabezpieczenia. Czyli w przypadku utraty dochodu bądź utraty możliwości generowania Dochodu. Ci ludzie nie mają żadnego zabezpieczenia, nie mogą sobie, sobie poradzić. I jakby nawiązując do tego slajdu z kibicami, znowu dla pasjonatów, chciałem piłki wskazać, że Portugalia znowu jest przed nami. I faktycznie pytanie, z czego to wynika, że tak jest, że aż 42% Polaków nie ma tych, tego zabezpieczenia. Dalaj Lama powiedział kiedyś coś takiego, że on współczuje dzisiejszym ludziom, bo oni rozpamiętują przeszłość, martwią się o przyszłość, a kompletnie nie potrafią cieszyć się teraźniejszością. I tak jak mam ogromny szacunek do Dalaj Lamy, tak muszę powiedzieć w tym przypadku, że jest w błędzie, bo znowu jest pewien naród, który absolutnie potrafi cieszyć się teraźniejszością i to jesteśmy my, Polacy. Słuchajcie, 27%, tylko 27% Polaków myśli o finansowym jutrze. Według badań Eurostatu jesteśmy absolutnie takim społeczeństwem YOLO. To jest badanie, które było publikowane przez BGZ Optime. I co to oznacza? YOLO to jest You Only Live Once, czyli raz się żyje. Kiedyś było Carpe Diem, teraz jest YOLO i my generalnie jesteśmy tym, tym współczesnym Carpe Diem, czyli społeczeństwem, społeczeństwem YOLO. Rośnie sprzedaż, rośnie zadłużenie, rośnie konsumpcja i sprzedaż marek również tych luksusowych, co zresztą widać często na, na ulicach. Idziemy na bogato z fasonem. Ale, ale jednocześnie jest nadzieja, jest nadzieja, ponieważ jak się okazuje, według badań znowu zrobionych przez że to Ptimę. Młodzi ludzie chcą się rozwijać w zakresie finansów, chcą czerpać tą wiedzę. Jak myślicie, co lub kto jest najważniejszym źródłem wiedzy w zakresie finansów dla młodych ludzi dzisiaj? Proszę? Internet, rodzice. Faktycznie, proszę. Blog. <laughs> Faktycznie rośnie w siłę i w znaczeniu, ale jeszcze, jeszcze nie jest tak wysoko. Najważniejszym źródłem są rodzice. Potem internet. Tylko to, co jest ważne, to że tutaj podkreślenie, że ci rodzice to jest to społeczeństwo YOLO. I nie dziwi w związku z tym to, że uczymy naszych dzieci finansów w jakich momentach, zwykle po zakupach. Tak? Czyli w przypadku dokonania jakiegoś większego zakupu. W, przy jakichś tam większych wydatkach, wydatkach, wtedy przekazujemy tą wiedzę na temat tego, jak zarządzać tymi własnymi, własnymi finansami. Dlatego śmiejemy się czasami, że i też sugeruję, jak zobaczycie taki obrazek w centrum handlowym, to, to nie, nie warto krytykować, że tam rodziny w niedzielę chodzą po sklepach, to jest, to jest edukacja, to jest lekcja. To jest szkoła i taka najlepsza z możliwych, bo jakby w, w praktyce się dziejąca. No dobrze, ale to są to są kowalscy, to jest, to jest przeciętny, przeciętny Polak, tak to wygląda, ale z, z, zrobiliśmy badanie również e, czytelników e, bloga, czyli osób, które, e, które w, no, trochę więcej e, z, interesują się tymi finansami. I, I jak to wygląda? Tak jak w przypadku Polaków, e, pokazaliśmy, że emocje zwyciężają nad rozsądkiem, tak? czyli tu, teraz, niekoniecznie jutro, e, taką mamy postawę. A jak myślicie, jak to wygląda w przypadku czytelników bloga? Czy bardziej rozsądek, czy emocje, jeżeli chodzi o finanse? Zachęcam do odpowiedzi. <calves> deflect, <mentoring> <pagar> Brawo, Sherlocku. Faktycznie, faktycznie rozsądek. Słuchajcie, 88%, 88 czytelników bloga w takim pytaniu, które analogicznym zostało zadane w tym badaniu BGZ, robionym przez to Optima, odnośnie postawy i przedkładania z jutra nad, nad dzisiaj, odpowiada, że absolutnie myśli o tym finansowym, finansowym jutrze. W ogóle, słuchajcie, to, to pytanie, czy rozsądek, czy emocje, ona jest takie chyba nie do końca właściwe, dlatego że ono sugeruje, że to są dwie rozłączne, dwa rozłączne tematy. A bohater tego zdjęcia y, moim zdaniem pokazuje, że to można, można połączyć. Zwróćcie uwagę, y, s, y, są emocje, jest różne ubranie, jest y, uśmiech. No i jest oczywiście rozsądek, tak, spojrzenie, okulary, radzenie sobie z nowoczesnymi y, technologiami. <laughs> A obrączka może sugerować, że jeszcze jest odpowiedzialność, rodzina, y, no i oczywiście inwestycje w, w metale szlachetne, w złoto. Y, Także to można podzielić, połączyć, przepraszam. I teraz oszczędzacie, w związku z tym jesteście zabezpieczeni, albo jesteście zabezpieczeni, bo oszczędzacie. 62% czytelników posiada zabezpieczenie na okres minimum 4, 4 miesięcy. Tak? Także to jest bardzo dobry wynik na tle, na tle, całej, na tle całej Polski. Jest naprawdę nieźle ale to nie oznacza, że nie może być troszeczkę lepiej, bo jak się okazuje, wśród czytelników 31% naszych oszczędności trzymamy na rachunkach bieżących, tak? Także to jest jakiś potencjalnie obszar, który, który, który można, można skorygować. Sam jestem w tej, w tej grupie. E, dobra, ale na co, na co oszczędzamy? Ktoś może powiedzieć... E, e, I kto oszczędza? Ktoś może powiedzieć, że... Okej, okay, no dobrze, takie są wyniki wśród czytelników, no bo to są ludzie zwykle bogatsi, lepiej zarabiający z dużych miast. I pytanie, czy tak faktycznie, czy tak faktycznie jest. Słuchajcie, jak się okazuje, aż 47% osób zarabiających poniżej 2000 zł spośród czytelników posiada zabezpieczenie na minimum 4 miesiące. Czyli to jest kolejny jakiś dowód na to, że postawa jest kluczowa w, 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 i to ona wpływa na to, czy mamy zabezpieczenie. Czy tego zabezpieczenia nie mamy. Oczywiście to zabezpieczenie jest tym wyższe, im więcej zarabiamy, ale również te osoby na tych najniższych poziomach zarobkowych im idzie również nieźle. Dobrze, jakie mamy cele oszczędzania? I tutaj mam prośbę, żebyście mi pomogli rozszyfrować te obrazki? Pokażę Wam trzy formie obrazków, trzy główne cele oszczędzania, które wykazaliście w badaniu. Pierwszy cel. Czarna godzina, tak jest. To, jest. to jest pierwszy cel, na który, na który, na który oszczędzamy. E, najważniejszy drugi emerytura, w zdrowiu i szczęściu. E, no i trzeci. Tak, no nieruchomości. Tutaj ktoś na poprzednim spotkaniu powiedział, że to może być i nieruchomość, i przyjemność. Tak? Znaczy, to... dwa, znowu dwa w jednym. I faktycznie tak jest. Są trzy najważniejsze cele, cele naszego oszczędzania i one się oczywiście, ich waga zmienia się wzraz, wraz z, z wiekiem. Tak znaczy im jesteśmy starsi, tym ta czarna godzina i emerytura jest dla nas istotniejsza, a im jesteśmy młodsi, tym z kolei nieruchomość jest, jest dla nas ważniejsza. Zbieramy na wkład na, 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 nasze, na nasze mieszkanie. Ale no to są takie powiedzmy zdroworozsądkowe cele oszcz oszczędnościowe, ale są również te związane z przyjemnościami, a taką przyjemnością niewątpliwie są wakacje. I teraz pytanie, yy, jak myślicie, kto z tej dwójki wpływa na to, że jeździmy na wakacje? Kobieta. kobieta. O, patrzcie, sami mężczyźni, wszyscy mężczyźni mówią, że kobieta. Faktycznie tak jest. Słuchajcie, z, badań, z naszych badań wynika, że 45,5% kobiet, czytelniczek bloga, wskazuje cel oszczędzania na wakacje jako ważny bądź bardzo ważny, a mężczyźni... 32% mężczyzn uważa ten cel za nieważny bądź zdecydowanie nieważny, tak? Czyli jeżeli chodzi o zarządzanie taką energią życiową, to uczymy się od pań i w sumie dzięki wam jeździmy, jeździmy na wakacje. Także dzięki wielkie. No dobrze, ale jeszcze z takich ciekawostek, też pokazujących, że są jeszcze obszary do, 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 do poprawy. Są wśród czytelników również osoby, które nie mają w ogóle żadnego zabezpieczenia. I jak myślicie, co jest najważniejszym celem oszczędnościowym dla tych osób? Na co te osoby próbują, czy gromadzą, gromadzą środki? Na samochód. Na samochód. Czyli, czyli gdzieś tam to jolo się przebija z, również do naszych czytelników. Faktycznie nie, nie wiemy z czego to wynika. Czy to jest jakaś potrzeba posiadania czegoś materialnego, a, a samochód jest potencjalnie naj... Kiedyś, x lat temu to było ręcznie osiągalne, tak? a teraz jest praktycznie, można za grosze kupić samochód. Być może z, z tym jest to związane, nie wiemy, ale faktycznie tak to z badań wynika. I tak podsumowując, Również w tym badaniu badaliśmy, jak to się wszystko kształtuje, jakie jest podejście do finansów, jakie są nawyki w zakresie finansów w różnych miastach Polski. Porównaliśmy te główne, główne miasta Polski, ale również obszary pozamiejskie. Poza, poza I tutaj będę miał do Was prośbę o, 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 o odpowiedź na, na te pytania. Będą cztery pytania. Cztery. I Ci, którzy odpowiedzą pierwsi poprawnie, bądź wydaje mi się, że, że byli pierwsi, dostaną od nas nagrodę pocztą, książkę z dedykacją. Dobrze, jakie są pytania? Po pierwsze, gdzie najwięcej wydajemy na kredyty w tych miastach? Na razie jeszcze przejdę przez kategorię, potem, ale doceniam tutaj z chęć rywalizacji. Dochód powyżej 5 tysięcy. Gdzie najwięcej osób spośród naszych czytelników z dochodem powyżej 5 tysięcy jest? Procent jaki, gdzie najwięcej na oszczędności odkładamy i gdzie mamy najwięcej w największym stopniu zabezpieczonych, zabezpieczonych osób. No to co? To startujemy. Pierwsze. Gdzie najwięcej wydajemy na kredyty? Wszyscy tak, chóra? Wrocław. Jeszcze nie usłyszałem właściwej. Kto powiedział Gdańsk? Ty powiedziałeś Gdańsk, okej? Okay, to nagroda jest dla ciebie. Pierwsza nagroda. Słuchajcie, faktycznie Gdańsk czy Trójmiasto, tak? bo tam, tam było badane, badane Trójmiasto. Byliśmy w Trójmieście, wszyscy od razu zaczęli się tłumaczyć. No tak, no, u nas po prostu są ceny warszawskie, nieruchomości, sopot tak dalej, to, są, to jest górna półka, zarobki są niższe. Nie wykluczono, że to z tego wynika. Być może krzepiąca informacja dla nas, mieszkańców Warszawy, że, że są miejsca, gdzie jest gorzej. Pod, pod tym względem. Ale zwróćcie uwagę, zwracam Waszą uwagę, gdzie naprawdę jest raj, tak? Znaczy może to jeszcze, do raju jeszcze brakuje 8,9%, ale, ale tu już jest lepiej niż, niż w miastach. Dobrze, czyli pierwsze, pierwsze pytanie mamy rozstrzygnięte. Drugie, gdzie spośród czytelników bloga jest najwięcej osób powyżej, z dochodami powyżej 5 tysięcy? Nie, jeszcze nie usłyszałem. O! Kraków. Kraków. to ciekawe, to ciekawe, nie wiem, być może z, to, to gdzieś tam wynika z umiejętności negocjacyjnych, tam pamiętacie, o każdego centa się y, 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 z liczą, y, ale faktycznie, no tak to wygląda. To nie jest reprezentatywne dla Polski, tak, bo jakby badania z, z dochodów Polaków, no, wskazują wyraźnie, że Warszawa odstaje, y, potem jest Trójmiasto i potem, y, potem cała reszta, <laughs> no ale akurat, jeżeli chodzi o, o blok, Finanse bardzo osobiste to, i, i, i o krakusów to, to ci naj, naj, najzamożniejsi czytają bloga. E, dobrze, a jeżeli, jak to, to wygląda z oszczędnościami? Gdzie jest najwięcej? Kto powiedział wieś? Wieś, brawo. Faktycznie wieś, no to, to może gdzieś tam wiązać się z, z niższym poziomem kredytów, tak? Trochę większym luzem, mniejszą ilością pokus, liczbą pokus. Także w każdym razie efekt jest taki, że faktycznie na tej wsi tych oszczędności jest y, najwięcej. A jak to wygląda z zabezpieczeniem? Kto powiedział wieś? <grytanie> faktycznie wieś, ale Warszawa, Warszawa bardzo, bardzo, bardzo blisko. Spośród miast najwyżej, najwyżej Warszawa. W ogóle z tą wsią to jest ciekawie, bo jak jest takie badanie robione przez NBP, y, wskazujące jaka jest wartość kapitału netto, tak, y, na wsi i w miastach, i na wsi to jest 360, parę tysięcy złotych, w Polsce, to, w miastach to jest w okolicach 200 tysięcy, także faktycznie na wsi dzieje się chyba nieźle. Więc jeżeli ktokolwiek jeszcze dzisiaj zadaje sobie pytanie, gdzie mieszkać, no to odpowiedź jest dość, dość oczywista. Trzeba jechać na wieś. Dziękuję bardzo.